Na Śląsku trwają poszukiwania dwóch muflonów. Przed kilkunastoma dniami widziano je na jednej z ulic Zabrza. Dzisiaj lokalne media informują, że jednego osobnika zauważono w Tarnowskich Górach, mieście oddalonym od Zabrza o 15 roku kilometrów. Zwierzęta te mogą przeżyć zimę w Polsce, ale ich ojczystym regionem są obrzeża Morza Śródziemnego. W piątek w zachodniej części Paryża zastrzelono tygrysa, podały agencje. Zwierzę uciekło z cyrku. W sieci pojawiły się informacje, że widziano. Dwa muflony zauważono ponad dwa tygodnie temu w Zabrzu, w okolicach ul. Wandy obława Straży Miejskiej skończyła się niepowodzeniem, zwierzęta umknęły. Teraz jednego widziano w Tarnowskich Górach. Natrafili na niego spacerowicze w rejonie dzielnicy Czarna Huta i w okolicy hipermarketu. Poszukiwaniem zwierząt już zajęły się między kropka i neutron. Służby leśne z Nadleśnictwa Brynek. Leśniczych martwi jednak to, że w Tarnowskich Górach widziano tylko jednego muflona, wcześniej trzymały się razem, relacjonuje Dziennik Zachodni.